listopad zaczynamy spektaklem Wojny, których nie przeżyłam, Weroniki Szczawińskiej, który zagramy 2 i 3 listopada o godzinie 19. Jeśli będziemy się kierować strachem, przegramy przyszłość naszą, naszych córek i wszystkich kolejnych pokoleń. To cytat z najnowszej premiery Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Żony Stanu, Dziwki Rewolucji, a może i Uczone Białogłowy, Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina. Kolejną propozycją jest spektakl w reżyserii Ani Suszy, Krew na kocim gardle, czyli Marilyn Monroe kontra wampiry. Również w listopadzie na deski TPB powraca Afryka w reżyserii Bartka Frąckowiaka. Od 17 do 20 listopada zapraszamy Państwa na spektakl w reżyserii Pawła Włodzińskiego Grona Gniewu. Od 19 listopada zapraszamy na czytanie performatywne. Od 25 listopada zapraszam na mój ulubiony spektakl Dybuk w reżyserii Ani Smolar. Na koniec miesiąca będziemy mogli zobaczyć spektakl Tu Wersalu nie będzie w reżyserii Rabia Mrue. W listopadzie pojeździmy. Zagramy Kantor Downtown w Clujul w Rumunii. Oraz Krew na kocim gardle w Rzeszowie na Festiwalu Nowego Teatru.